Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w naszym programie gościem naszym jest pani Stefania Grodzińska. Pani Stefanio, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jak pani wie już z poprzednich naszych rozmów, tematem naszej rozmowy dzisiaj jest torebka. Tak, i dlatego ja tak siedzę jak w pociągu, bo wiem, że to my tu jesteśmy mało ważne, to jest ważne, co tutaj. Znaczy, niedosłownie mówiąc, dlatego że to tak... Czasem potrzebny jest jakiś pretekst do tego, żeby rozpocząć jakąś rozmowę i żeby móc powiedzieć to właściwie, na co ma się ochotę. No może ja powiem wobec tego, no, w czasie okupacji zaczęła się moda na te duże torby, bo jak akurat dawali gdzieś kapustę, to żeby ją wziąć do tej torby nawet by się nie zmieściło. Ale przed wojną właśnie ostatnio gdzieś znalazłam stare zdjęcie moje, gdzie idę z moim narzeczonym na spacer i taki fotograf uliczny nas złapał. I ja jestem tak ubrana jak na filmach z 30 lat. I to mi się nie chce wierzyć, że ja tak chodziłam. Oczywiście narzeczony w kapeluszu i ja w kapeluszu, no bo nie do pomyślenia było, żeby wyjść z gołą głową, nawet to było latem. Ale pani była modelką tak samo w tamtych czasach. No tak, ale to nie miało nic wspólnego, bo to był prywatny spacer po ulicy. No i rękawiczki. Bez rękawiczek w ogóle się nie wychodziło na ulicę. Kapelusz, rękawiczki i torebka pod pachą, taki portfelik. Płaska, tak. Płaska, tak. A co żadna się kapusta, a co żadne się mieściło w tej torebce? No, nie nosiło się takich rzeczy, co się muszą mieścić. Nosiło się chusteczkę jakąś ładną z koroneczką, no kosmetyczkę. I to wszystko. To były jakieś takie... Płaskie, ja pamiętam, moja ciotka miała taką płaściutką puderniczkę, w której się tak sypało jest. Puder, potem było takie siteczko. Tak. I na to był taki jakby ze strusich jakiś puszek, co wszystko wpadało do oka. No musiało, bo był pełen tych takich... Nie, no więc teraz już wzięłam torebkę swoją, automatycznie wziąłam taką, co się automatycznie otwiera. Nie trzeba żadnych zamków, które zawsze się psują i nie ma komu naprawić, a to jest wspaniały pstryk i jest otwarte. No i przyniosłam ze sobą troszkę takich rzeczy, bo ja miałam takie zabawne życie, że wciąż się coś dziwnego i niesamowitego wydarzało, co ja nazywałam cudami. Ja może... Bo pani jest czarodziejką. Tak, tak. Pani od razu zauważyła. Więc właśnie tutaj z mojego czarodziejstwa, to nie moje było. Te czary były poza mną. Może ja tutaj powykładam troszkę tych rzeczy i pani zobaczy, co by panią zainteresowało. To nie będzie chronologiczne, że starsze czy nowsze nie, rzeczy. Nie, prawda? Nie, nie. To jest pełna dowolność. A ja bym chciała, no dobrze, zobaczę, czy jeszcze coś mam, ale chyba już nic nie mam. To wszystko, wystarczy chyba tego. Więc chciałabym może zacząć od takiej rzeczy, bo to jest taka bardzo ważna rzecz w moim życiu. Może pani sobie obejrzy. Ja opowiem, co to jest za medalionik. Otóż moi rodzice mieszkali stale za granicą, w ogóle w Polsce nigdy nie byli. I ja się wychowywałam u moich dziadków w Łodzi, którą kocham w dalszym ciągu. Straszną miłością. Mogę otworzyć? Bardzo proszę. I mój dziadek miał, jak to wtedy panowie eleganccy, miał zegarek z dewiską. To tak państwo pewnie nie wiedzą, co to jest dewiska, więc właśnie to. Miał zegarek taki w kieszonce od kamizelki, płaski taką, z kopertą taką i łańcuszek. I na tym łańcuszku zawsze coś ładnego wisiało. Więc właśnie ten medalionik był taką dewizką. Ja to uwielbiałam, jako mała dziewczynka zawsze się tym bawiłam i pytałam, dlaczego on mi nie chce tego dać, że mnie się to tak podoba. To jest pukiel włosów. A on mi powiedział, zaraz zobaczymy. I dziadek mi zawsze mówił, jak będziesz większa, bo tak teraz to zgubisz, to jest dla ciebie. To będzie dla ciebie, to jest po moim ojcu, to jest przerobione na nowoczesne jeszcze przez mojego dziadka. Więc to ma pewnie jakieś 150 lat, ten medalionik, z tym, że przerobiony na nowoczesny.
No i z tym się wiąże, może pokażemy, co jest w środku, Pani Beato. Starałam się pokazać. Da się to otworzyć. Tak, staram. Ja otworzyłam i już pokazałam. No, więc tam jest zdjęcie mojej babci, jedyne jakie mam, bo wszystkie zdjęcia w czasie wojny mi przepadły. To jest zdjęcie mojej babci, a z drugiej strony jest pukielek włosów. I w naszej rodzinie toczy się wciąż spór, bo były dwa pukielki. Jeden mojej córki, jeden mojego wnuka. Pierwsze, który jest pierwszy teraz? Włoski. Teraz tak. To się pomieszało i nie wiem, co dalej. Chyba trzeba oba nosić. I one są identyczne, więc ja noszę oba właśnie. No i z tym, to jest dziwna historia tego medalionika, dlatego że w czasie okupacji, taki no, najbardziej powiedziałabym okropny moment w moim życiu może to był, w takim domku pod Warszawą, gdzie prowadziłam gospodarstwo, to się nazywało Dziewczyna do wszystkiego i do dzieci. Było dwoje dzieci, zajmowałam się tymi dziećmi, prowadziłam gospodarstwo, bo ci państwo pracowali, więc musieli tam kogoś mieć. No i pewnego dnia, i tam strasznie trefny dom był. Wszystko, jak mówiliśmy, tylko niekolczykowanej świni, nie ma z rzeczy zabronionych. Wszystkie jakieś archiwa zakopane w ogródku, różne rzeczy, łącznie z odbiornikiem radiowym, którego nie wolno było mieć. No i któregoś dnia do tego właśnie domu, gdzie zresztą kilka osób niemeldowanych i nielegalnych w tym czasie było, zawitało, jeżeli można tak powiedzieć pięknie, zawitała buda pełna żandarmów i SS-owców. Bardzo dużo, bo oni tam polowali na kogoś, kogo szczęśliwie akurat nie było w tym. No i to się skończyło tragicznie. Tutaj nie jesteśmy od martyrologii, więc nie będę opowiadała o tym. W każdym razie akurat nie dla mnie. No, ale wszystko zostało. Myśmy, no, jak tylko oni się wynieśli, to ci, których zostawili, naturalnie z miejsca żeśmy wyszli. Później oni wrócili, ostępowali dom. No i ten dom tak stał. Wszyscy szabrowali, bo to było w 1943 roku, więc jeszcze było masa była czasu, żeby wyszabrować. Wszyscy się na tym zbogacili. Na środku pokoju została taka kupa śmieci, bo oni papiery oglądali, darli, rzucali. Wyrzucali wszystko. Śmietnisko tak. Takie. Mój mąż, który pracował niedaleko właśnie tego domu i bo ja już tam pojechałam do Warszawy i w drugiej stronie Zawisły, inne były losy. W każdym razie mąż blisko pracował i któregoś dnia się wyprawił zobaczyć, tam oderwał, bo te stemple któryś raz już były odrywane, oderwał te stemple i szukać jakieś może pamiątki, jakiegoś zdjęcia, bo wiedział, że nic cennego się nie ocalił. No i wśród tego wszystkiego leżał ten medalionik, co było niebywałe. To znaczy łańcuszek dostałam na 25-letnią rocznicę ślubu, ale leżał ten medalionik tak normalnie i on go wziął. Od tego czasu ten medalionik mi 3 razy ginął. Raz zostawiłam z torebką w takim miejscu, gdzie nie miało prawa do się uratować. W każdym razie zawsze do mnie wraca i to jest taka moja kochana pamiątka. Co by panią tutaj ciekawiło jeszcze? Może jesteśmy przy młodości. Ale pani nosi w torebce poezję często? Ja no nie będę się wygłupiać, przecież nie będę udawać, że te książki noszę na stałe. Książki nie, ale zdarzało nam się tutaj w programie mieć gości. I miały bardzo często panie jakieś dziwne wiersze. Rzeczy. I jakąś poezję przepisaną do notesu. Bardzo dużo było poezji. No więc ja tego stale nie noszę, ale ponieważ to tak ma wynikać moje życie z tego, to muszę zresztą pani Beato i państwa bardzo rozczarować od razu na początku, jeżeli ktoś się naszykował na to, że tu humorystka będzie, że wcale to nie będzie takie śmieszne, dlatego że jestem satyrykiem zawodu, ale ja już kiedyś napisałam taki skecz, że mam taką dużą torbę i tam i wyjmuję niestworzone różne rzeczy, buty, nie wiadomo co i taka kupa z tego leży na stole, a ona czegoś szuka, nie może znaleźć. Ale tytuł tego programu jest naprawdę jaka jesteś. Tak. Więc ja naprawdę taka nie jestem. Nie, więc jeżeli potraktować to poważnie, to proszę mi wybaczyć. Przy innej okazji będę śmieszne rzeczy mówiła. A dzisiaj takie prawdziwe, no jest to prawda. Więc to jest książka taka. Proszę sobie obejrzeć. To jest książka, to jest wiersze wybrane Tuwima. To są. O, ale jeżeli pani otworzy, tutaj jest dedykacja, prawda? Tak. Tak, więc to jest
Dostałam to od mojej mamy, która rzadko się ze mną widywała, przyjeżdżała tylko raz na rok. Przyjechała wtedy, ja miałam imieniny, to było w 28 roku, kiedy ta książka wyszła. No i mama spytała, co ja bym chciała. No więc takie śmieszne to było dziecko, że nie chciałam sukienki, ani zabawki, ani czegoś takiego, tylko chciałam wiersze Tuwima. No i kupiłam i wtedy wyszło, w 28 roku wyszła ta książka i mama mi to dała i to jest jedyna pamiątka właśnie, jaką mam. Jest że, napisane Stefańce Muś. Tak, tak i to jest właśnie z tego czasu. 2 września. No i to jest taka ukochana moja książka, która też, no to jest za mały program, że ma. Ale tu jest dedykacja Juliana Tuwima. Tuwima też, ale to jest 45 roku dedykacja. Może bardzo pan, czy... miły, jak się okazuje, Stefanie Grodzieńskiej z najczulszym uśmiechem, na jaki w tym okresie swojej biografii mogę się zdobyć. Julian, no tak, bo ja wtedy poznałam osobiście Tuwima w 1945 roku i opowiedziałam mu historię tej książki, bardzo się wzruszył i napisał mi. No a ta książka też znowu historia. Bez przerwy, 12 razy żeśmy się przeprowadzali w czasie okupacji i bez przerwy coś zostawało i ta książka się znajdowała za każdym razem. To jest bardzo ważna rzecz. Otóż nie miałam, okradali mnie w czasie okupacji, zostawiałam w mieszkaniach różne rzeczy. I tak wyszło, że nie miałam żadnej pamiątki prócz tej książki, nie miałam nic po mojej matce. Miałam zdjęcie, które mi ukradli, dawałam ogłoszenia, oczywiście gdzieś wrzucili do śmietnika, nie wróciło. I w momencie, kiedy moja córka poszła do szpitala rodzić mojego wnuka, to... Dosłownie, jak wróciłam, nie, w Warszawie. Wnuk już w Warszawie. Jak odwiozłam córkę do szpitala i wróciłam do domu, to przyszedł pan listonosz i przyniósł mi paczuszkę. W tej paczuszce, w tej ramce było takie zdjęcie, bardzo stare, jak widać, gdzie są moi rodzice, którzy... To jest bardzo stare zdjęcie gdzieś. Piękne. Tak. I to było pierwsze. Okazuje się, że ktoś z przyjaciół moich rodziców, kto mnie w ogóle nie znał osobiście, tylko tak jakoś po jakichś śladach trafił do mnie. Zachowało się u nich zdjęcie tak, rodziców. Tak, to też jest tak z tych czarów z mojego życia, to zdjęcie, które pokażę zaraz. Otóż wnuk odbywał rejs półroczny w szkole pod żaglami pana kapitana Baranowskiego. Pół roku był na Atlantyku, na Karaibach i tak dalej. No i cieszyłyśmy się z tego. Od czasu do czasu była jakaś wiadomość, ale nie często. No ale przeczytałyśmy w gazecie, że tam sztorm jest, tam gdzie oni są, że jest jakiś straszliwy sztorm. No więc potwornie żeśmy się... No mama z babcią nie mają nic lepszego do roboty, tylko się martwić w Warszawie. No, ale jasno, no, tego się ma mama że, i babcia. Że sztorm jest tam. No i akurat wtedy, kiedyśmy się tak martwiły, to przyszedł pan listonosz i przyszło to zdjęcie właśnie pana Michała przy sterze. Ale optymistyczne zdjęcie i zupełnie sztormu. Nie, śladu. Bo to nie było w czasie tak. Sztormu, bo kilka tygodni przedtem robione na pewno, bo to długo Wydaje szło. Się bardzo szczęśliwy. Tak, on to lubi, on jest żeglarz. No i tak, żeby skończyć z wnukiem, to w tej chwili mam ochroniarza. Bo jak jest niebezpiecznie w Warszawie, nie potrzebuję wynajmować żadnych goryli. Ja mam swojego goryla, który ćwiczy walki obronne. Także tu naprawdę nie wiadomo, gdzie ręka, gdzie noga. No, noga jest w górze. To w górze to jest noga. A to jest moja córka, która asystuje zegarowi. Napisane, że fotografia Michał. Fotografował Michał Jurandów. No już jeżeli cała rodzina, to całą rodzinę chciałam przedstawić. To jest mój mąż, nieżyjący już, Jerzy Jurandów. Tak. Satyryk, jak to w rodzinie. Znam, bo ja pamiętałam Państwa, jak byłam jeszcze małą dziewczynką, przychodziłam do mojej mamy, która pracowała w Szpilkach. No jak tam, tak. Najcudowniejsza pani Basia Tyszkiewicz była. Tutaj jeszcze mam taką książeczkę. Niedobrze, panie Bobrze, Jerzego Jurandota. To wyszło w 1938 roku i są to teksty sceniczne Jerzego Jurandota. Wtedy się nie drukowało w ogóle takie rzeczy, satyry, w książkach to nie wychodziło. No i tutaj
ta książka miała też zabawne losy, dlatego że... Zadedykowane żonie. A to zaraz powiemy o tym. Ktoś nam przysłał po wojnie, zginęły nam wszystkie egzemplarze, po wojnie ktoś bezimienny, jeszcze do Łodzi, przysłał nam ten egzemplarz, który jest z dedykacjami aktorów, bo jak wyszła ta książka... Tak, to właśnie, że jest takie założone, tak? No, jak... Jest założone... Więc jak wyszła ta książka, tak, to mąż tam chodził, przyszedł do teatru, do Cyrulika Warszawskiego, gdzie ja grałam wtedy, i prosił kolegów o dedykację na tych utworach, które oni wykonywali przedtem na scenie. A tutaj jest dedykacja żonie, to już jest wydrukowana, tak, to jest nie napisana. Tak. Więc to bardzo też i była taka historia bardzo ważna, bo już, jak to się mówi, chodziliśmy z mężem już od jakiegoś czasu. No i wiedziałam, że on jakąś książkę wydaje, no ale nic nie wiedziałam jaką. No i któregoś dnia przyniósł mi w prezencie egzemplarz, właśnie ten. No i ja zaglądam do środka i cóż ja widzę? Jest, pani to pokazała już do kamery, że jest ta dedykacja? Może to pokażę? Żonie. Żonie, że tak, jest normalnie wydrukowana. Ja się strasznie zdenerwowałam. Której to żonie? Jakiej żonie? Mówię, co ty jesteś żonaty? Bo ja sobie obiecywałam jakieś małżeństwo, jakiś trwały związek, a tu okazuje się, że zaczęłam flirt z żonatym mężczyzną. On powiedział, jeszcze nie, ale za parę tygodni będę. Ale tu jest taka fotografia jakaś wycięta z gazety, pani Stefanio. A, bo to mi ktoś przysłał. Jest napisane, utalentowana tancerka Stefania Grodzieńska i popularny piosenkarz Jurandot w Carmen Sylwa. A tu, tak. To bardzo maleńkie postacie tu są, to jest jakieś gazety. Pojechaliśmy, to jest z gazety jakieś wycięte, tak. Pojechaliśmy, to była pierwsza nasza taka podróż wspólna, pojechaliśmy do, właśnie do Rumunii. No i nasze pierwsze wakacje. I to też ktoś przysłał. Przecież ja nic nie miałam. Te wszystkie pamiątki... Myśmy też po okupacji właściwie wszystko stracili. Dzięki jakieś, ludziom. Kiedyś w Krakowie przechodziłam przez rynek, jakaś pani tak się za mną oglądnęła, potem się zapytała, tak jakby się upewniła, czy to ja, a potem powiedziała, czy możemy się spotkać, to ona by zaraz przyniosła z domu, bo ona ma moje zdjęcia, jak ja miałam 3 lata. No proszę. Ja karmiłam jakieś gołębie. Odzyskałam jakieś zdjęcia, bo tak właściwie tylko... Mhm. Tylko mieliśmy to, co gdzieś było po ludziach. No tak. Bo myśmy mieli dom na Krzywym Kole, na Starym Mieście, no to wszystko spłynęło, w ogóle niczego nie było. Wszystko albo spalone, albo po ludziach, albo trzeba było się przeprowadzać dość nagle i wszystko zostawało. I jeszcze tutaj mam taką pamiątkę, ponieważ to jest o moim życiu wszystko, to może pani sobie tam obejrzy. Polskie Radio i... A to nie, to jest od jakiegoś, od jakiejś odznaki Polskiego Radia. Od odznaczeń różnych. No, tak, a to nie są, to są odznaczenia bardzo drogie mojemu sercu. To jest górska odznaka turystyczna. Tak. 3 są, bo jest brązową najpierw się robiło, potem srebrną, potem złotą. Wszystkie są razem. To były tak, brązowa była za same Tatry. Tam ileś przejść trzeba było zrobić. Srebrna była za Tatry i jeszcze jeden łańcuch górski, a złota za 3 łańcuchy górskie i już tam jakiś stopień trudności musiał być pokonany. I także, ponieważ Tatry były taką wielką moją miłością, naprawdę wielką, to była taka pasja w ogóle. No i chodziłam na wspinaczki. Bardzo to był piękny okres w moim życiu. No, także... Ale te wszystkie dzieje, które pani tak pani wspomina, lekka, tam byłam tancerką, tam byłam aktorką, tam byłam modelką, a zaczęłam pisać, ja byłam speakerką, a to czegoś dowodzi, to znaczy dowodzi, myślę, takich nowych pasji, nowego sposobu realizowania się. Mi się wydaje, pani, że to jest... Ja bym to nazwała inaczej, ja się poddawałam losowi, jak trzcina na wietrze. Po prostu mnie to przychodziło z zewnątrz. No, byłam tam celką. Ale nikomu innemu przychodzi, nic z tego nie wychodzi. No nie wiem, przychodziło to w każdym razie tak przypadkiem, bo byłam tancerką, no i byłam zawodową tancerką, tańczyłam w teatrze, już byłam solistką. No właśnie po wojnie, kiedy wylądowałam w Lublinie, zupełnie przypadkowo, to wygrałam ten konkurs na speakerkę. Też tak. No i już i zaczęłam być speakerką. Któregoś dnia okazało się, bo nie było nagrań żadnych, po prostu wszystko poszło na żywo.
tam 3 razy po 2 godziny w Lublinie, wszystko na żywo. No i któregoś dnia okazało się, że prelegent nie przyjdzie. No i tutaj nie ma co robić. Wobec tego, ponieważ moi koledzy tam, speakerzy, to ci wszyscy wiedzieli, że ja tak dla hecy rozmaite tam im opowiadam historię, tam wygłupiamy się, no tak jak to jest w młodych latach, to powiedzieli, do mnie przyszli, żebym ja coś opowiedziała. Tak, z niczego. Więc zaimprowizowałam na żywo, to tak, dziś nie do pomyślenia. W książkach, które pani tu przyniosła dzisiaj, jest słownik wyrazów obcych. Tak, Kopalińskiego, który jest zresztą moim bożyszczem, pan moim Kopaliński. Też. No nie dziwię się. Więc to jest tak, ja to zawsze muszę mieć, jak gdzieś jadę, czy nawet na dzień, czy na jakiś występ, to zabieram ze sobą, bo na starość pomyślałam sobie tak, nie chcę mi się już w karty grać, bo to trzeba komplet mieć, trzeba zachodzić, telefonować, a ten nie może, a to kogo zamiast tego, potrzebujemy czwartego dobrycza. Znudziło mi się to. Czytam, dość dużo czytam, ale też coraz mniej, dlatego że wydaje mi się, że coraz mniej mnie czeka ciekawych książek, których jeszcze nie znam. No i zaczęłam rozwiązywać krzyżówki. Z początku to było zupełnie niewinne. Jak była jakaś krzyżówka w jakiejś gazecie. Zaczęłam później kupować zbiorki krzyżówek. Już odróżniałam, w którym zbiorku są trudniejsze. No i w tej chwili to jest mój konik. Jak ja znam panią, to na pewno pani zacznie pisać krzyżówki. Nie, nie. Mnie to ciekawi szalenie, ponieważ jestem okropny niedołóg. Bo właśnie ale to jest ciekawe w drugą stronę tak samo. Nie, nie, nie. Nie, że trzeba rozwiązywać? Nie, nie, zupełnie nie. Rozwiązywanie to jest, jeżeli są na poziomie oczywiście krzyżówki. Zabawne, mnie by kusiło tworzenie krzyżówki. Nie, tak. To dla siebie to nie, to jest mnie zupełnie nie. Ale wybieram takie trudniejsze jakieś krzyżówki. Mam masę encyklopedii. Od mojego przyjaciela, pana Kopalińskiego, dostałam między innymi taki słownik wyrazów obcych, ale mam też masę, wszystkie jego encyklopedie, no bo są, jak są trudne krzyżówki, to trzeba się zagłębić w tym. Masę się dowiedziałam. Właściwie przeszłam takie kilkuletnie studia, można powiedzieć. Jestem niedouczona, bo właściwie ukończyłam, prócz gimnazjum, ukończyłam tylko szkołę baletową, a to intelektualnie to daje niedużo. Także wszystko inne czerpię z życia. Pani Stefanio, jest taki zwyczaj w naszej audycji, że staramy się naszemu gościowi dać jakiś mały upominek, żeby pamiętał i żeby mu się to, ten drobiazg z nami kojarzył, bo strasznie nam tu wszystkim miło, że pani nas odwiedziła. Które z tych pudełek pani chce, żebym pani podała? Które? To na wierzchu. Proszę bardzo. Mam otworzyć? Nic żywego nie wyskoczy. Nie? Nie. Ach, jakie to piękne. No śliczna to dla mnie. To zatrzymuję jest, tak. To. No coś pięknego, naprawdę. Tylko czy jak będą dawać kapustę, to nie wejdzie w to. Jakaś brukselka. Brukselka najwyżej. No śliczna. Pięknie dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu i jeszcze raz dziękuję pani Stefanie. I ja również. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjan samych serc. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt.